Część druga. No to wstęp taki króciutki, zapowiedź i będę mówił dalej. Za kilka dni, 13 grudnia, będzie haniebna rocznica hańby narodowej. 34. rocznica ogłoszenia stanu wojennego z dnia 13 grudnia 1981 roku, której ofiarą był naród polski w szerokim zakresie. Praktycznie wszyscy Polacy odnieśli szkody, większe lub mniejsze, ale nawet dzieci z powodu wprowadzenia stanu wojennego. I przyczyn tak naprawdę wprowadzenia tego stanu wojennego nie znamy do dziś. A wiemy, że Jaruzelski dostawał ordery w różnych państwach w Europie i na świecie. I z czym to było związane? A do tego został, wielki znak zapytania, a do tego został prezydentem wybranym przez Zgromadzenie Narodowe, czyli Sejm i Senat połączonych obu izb, pierwszym prezydentem III RP. Jeszcze dodam, że 13 grudnia 2007 roku został podpisany traktat lizboński. Lech Kaczyński podpisywał to z Donaldem Tuskiem. I osobiście ja uważam, że to nie może być przypadek, ta data 13 grudnia. Zarówno 1981, jak i 2007. To na tyle wstępu. Oddaję panu głos. Więc stan wojenny, przyczyną prowadzenia stanu wojennego było zniszczenie Solidarności, czyli ruchu wolnościowego Polaków, którzy to Polacy protestowali przeciwko okupacji w Polsce bolszewicko-komunistycznej. Ja muszę tu jakimś rysem historycznym do tej sprawy się odnieść, bo sprawa ma początek w 1945 roku. Nawiązuje tu do sprawy żołnierzy niezłomnych, czyli powstania narodowego przeciwko wprowadzaniu okupacji bolszewickiej przez Stalina. I ten opór trwał, nawet ostatni żołnierz niezłomny został zamordowany w 1963 roku. W tej chwili uszło mi pamięci nazwisko. W 1945 roku komendant główny Armii Krajowej rozwiązał tą armię i w miejsce Armii Krajowej powstała krótkotrwała organizacja Niepodległość, a później to powstała organizacja WiN. Były cztery komendy tej organizacji, tej niepodległościowej, i była kontynuowana właśnie walka z bolszewickim komunizmem w Polsce. Nie mówi się tutaj, w jaki sposób została zniszczona organizacja Wolność i Niezawisłość, ale ja tu wspomnę, co się przemina, problem afery Bergu. Sytuacja była tego rodzaju, że próbowano robić jakąś łączność pomiędzy władzami w Londynie i WiN-em, czyli organizacją stawiającą opór w kraju przeciwko bolszewizmowi, i partie polityczne wówczas nawiązały kontakt z wywiadem amerykańskim i angielskim, otrzymywały duże pieniądze za prowadzenie akcji szpiegowskich, które w tak nieudolny sposób prowadziły, że bolszewicy przechwycili, stąd powstały ogromne represje i mordy w WiN-ie. To między innymi powodem, że August Zaleski, prezydent ówczesny na uchodźstwie, doszło do niego te problemy tych partyjnych różnych, prawda, tych kombinacji szpiegowskich i tych wpadek,
I to było między innymi jeden z powodów rozbicia Polski władz na uchodźstwie. Następnie było, proszę Państwa, Polacy stanęli duży opór w 1956 roku. Trzeba przypomnieć wypadki poznańskie. Później należy przypomnieć rok 1966, to tysiąclecie Chrztu Polski, bo to była prawda, że Kościół obchodził tysiąclecie Chrztu Polski, a Gomułka w tym czasie obchodził tysiąclecie Państwa Polskiego. Tu należy troszeczkę nawiązać do listu biskupów polskich do biskupów niemieckich. Później odpowiedź, włączyli to się protestanci niemieccy, później była odpowiedź biskupów katolickich niemieckich. Słynny ten list był, o ile pamiętam, to był 18 listopada 1965 roku, to było podczas trwania Soboru Watykańskiego II. I tu powstał ogromny chaos, gdyż biskupi z tym przeproszeniem i prosimy o przebaczenie. Natomiast nie podnosi się drugiej bardzo istotnej sprawy w tym liście, że prymas Wyszyński do biskupów niemieckich stwierdził, że gdzie mają się podziać miliony Polaków, którzy zostały przesiedlone z granic, z terytorium okupowanym do dnia dzisiejszego przez obcych, z terenu Rzeczpospolitej, przypomnę, tam gdzie było Wilno i Lwów. I myśmy bronili ziem zachodnich na tej zasadzie, tłumacząc biskupom, bo tam Niemcy mieli pretensje do ziem zachodnich do dnia dzisiejszego, im się należało, że nam się należą ziemie zachodnie zabrane za ziemie wschodnie. I to właśnie trzeba podjąć ten najmocniejszy argument, gdzie te tysiące czy milionów Polaków miało się, że ponieważ tam zabrano ziemie wschodnie, gdzie miało się te miliony Polaków ziem wschodnich, prawda, zamieszka i gdzie normalnie prowadzić jakieś życie. A ten moment problemu tych ziem zachodnich i wschodnich, do dnia dzisiejszego ja czytałem te listy, ten moment nie jest podkreślany. To my mamy ogromne, że chcemy bronić ziem zachodnich, bo jest problem do dnia dzisiejszego niejednoznaczny, bo nie ma traktatu pokojowego po II wojnie światowej. To jest mocny argument do tego. Oczywiście mamy do tego racje historyczne i tak dalej, to się zachodzi, natomiast pod względem prawnym sprawa jest do dnia dzisiejszego dwuznaczna, ponieważ obecna konstytucja niemiecka, artykuł 116 w dalszym ciągu podnosi przedwojenne granice III Rzeszy z 1937 roku. Następnie występują tak zwane wypadki marcowe w 1968 roku. To są sprawa znana, później sprawa roku 1970, też są te sprawy ogólnie opisane i znane. No to w 70 roku znowu ten powstanie takie na Wybrzeżu. Sprawa Wybrzeża w 70 roku znana jest w dalszym ciągu, prawda? Później mamy wypadki w 76 roku. Sprawa tych podwyżek tam występuje w tych wypadkach w 76 roku. Sprawę podwyżek tych cen, tam bodajże ten premier Jaroszewicz już tam te podwyżki spowodowały między innymi, że coraz ludzi, Polaków się ciężej żyło i były protesty. Czyli protesty 70 roku, protesty 76 roku i mamy Solidarność 80 roku. I Solidarność z 80 roku, w 81 roku przez stan wojenny została zniszczona. Solidarność, bo trzeba powiedzieć, że są rocznice pochodzi Solidarności, trzeba rozumieć, że w zasadzie było co innego Solidarność przed stanem wojennym, a co innego Solidarność po stanie wojennym, bo Solidarność po stanie wojennym tylko przejęło w zasadzie się. Prawdziwa ta Solidarność, która formalnie nie była rozwiązana, to była Solidarność przed stanem wojennym. Ja do tej Solidarności należałem, do tej pierwszej Solidarności należałem i tam między innymi broniłem sprawy rolników.
pomimo że sam wykształcenia rolniczego nie miałem, a ja mówię tak. Ludzie mogą wszystko przenieść, ale braku żywności nie, to jest niemożliwością, prawda? Jak jest głód, to się kończy sprawy wegetacji. Natomiast jeżeli komuś brak, prawda, czy mieszkania zamieszkania, czy innych, to można przeżyć. Natomiast braku żywności nie przeżyć. Dlaczego ja popierałem sprawę rolnika? Trzeba zaznaczyć, że na pierwszym zjeździe Solidarności wystąpił gość honorowy, generał Boruta Spiechowicz, który, o ile się orientuje, uznawał prezydenta RP na uchodźstwie Juliusza Sokolnickiego. I były szanse podczas trwania pierwszej Solidarności przywrócenia ciągłości z drugą RP. Bo ja tu, prawda, potem powiem, że przyszedł stan wojenny, a po stanie wojennym powstał Okrągły Stół, a celem Okrągłego Stołu właśnie jest niedopuszczenie do ciągłości drugą RP, którą w swoim czasie właśnie w swoim wywiadzie wypowiedział się były premier Jan Olszewski, kiedy miał zostać w 2005 roku senatorem. Ja mu ta sprawa nie wyszła, on tam taki wywiad w naszym dzienniku udzielił, że celem Okrągłego Stołu jest niedopuszczenie do ciągłości z drugą RP. I tam między innymi w tym artykule napisał, że nie ma sensu tworzyć czwartej RP, bo jeszcze prawdziwej trzeciej RP nie zbudowaliśmy, aż były premier Jan Olszewski uznał, że prawdziwa trzecia Rzeczpospolita ma być kontynuacją drugiej Rzeczpospolitej. No to taki ogólny rys podałem, genezę. No i tak, możemy się cofnąć, mianowicie to był pewnego stanu powstania narodowej, to 56 rok i 66 i 68, tak jak byśmy w ogóle walczyli, prawda, jak myśmy w XVIII wieku, to jest pewna taka tradycja walki o niepodległość. Bo trzeba powiedzieć, że Związek Zawodowy Solidarność to nie było Związek Zawodowy, tylko to był ruch patriotyczno-niepodległościowy. Tak, tak pierwszą Solidarność traktować niejako, bo inaczej nie można było tego zarejestrować. 10 milionów Polaków. Tak, była ta furtka poprzez Związek Zawodowy. De facto to nie był Związek Zawodowy, tylko był ruch niepodległościowy, prawda, który nawet w pewnym sensie nawiązywał do insurekcji kościuszkowskiej, insurekcji kościuszkowskiej, powstania listopadowego, wiosny ludów i powstania styczniowego. Czyli tak, to jest taka nasza polska tradycja walki o niepodległość. Tak, moim zdaniem było to największe powstanie w dziejach Polski. To znaczy, w dziejach państwa polskiego. Największe to powstanie. Największe powstanie w dziejach państwa polskiego był ten ruch po wojnie od 1945 roku, gdzie w miejsce armii rozwiązanej, armii kasowej, powstała krótkotrwała organizacja niepodległość, a później zorganizowano wolność i niezawisłość. Wolność i niezawisłość nawet nie było nawet tylko militarnym, nie tylko militarnym organizacją, ale ona miała na celu i sprawy cywilne. Bo znowu się należy cofnąć, co się działo w czasie wojny. Bo w czasie wojny, skoro zbudowaliśmy państwo podziemne, to był pion cywilny i pion wojskowy. No, i między innymi pomiędzy... Druga wojna światowa. To jest, to tego nie miałam na myśli. Po prostu druga wojna światowa była takim złem dla Polski i Polaków, że to do niczego nie da się porównać. Jeśli chodzi o drugą wojnę światową, możemy tu pamiętać w stosunku do Polski podkreślić pewien fenomen. Oczywiście to jest w sensie nie pozytywny, negatywny, bo Polska w czasie II wojny, jedyna Polska z dwóch stron została zaatakowana, bo Francję Niemcy sami pokonali, zniszczyli Polsce stolice, ani Budapeszt, ani inne stolice nie zostały okupowane, zniszczone, a Paryż nie został zniszczony, i wymordowali Polakom ogromną ilość inteligencji. I dlatego my po wojnie
Nie możemy się ponieść klęczy, ponieważ ta prawdziwa inteligencja z tą uczciwą wykształceniem humanistycznym została wymordowana. I po wojnie nastąpiło obniżenie poziomu nauczania, bo były już władze okupacyjne. A trzeba było niszczyć takie przedmioty jak historię, wyrzucać ze szkoły łacinę, sprawy filozoficzne. Ale... sprawy filozofii, bo jeżeli w tej chwili chcemy cokolwiek o ustrojach politycznych, to niech politycy, jeżeli są to prawdziwe rozsądne, do ustrojów politycznych odniosą się i zaczynają czytać Platona i Arystotelesa. Bo klasyfikacja ustrojów politycznych to już dokonali starożytnie, co się do niej dzisiejszego nie zmieniło. Jeśli chcemy ocenić, czy dobra jest monarchia, oligarchia, czy demokracja, musimy się odnieść do Platona i Arystotelesa. Bo to są najlepsi filozofowie, oni wiedzą. Tak, ale wracając do stanu wojennego, ja przyznam się, że pierwszy raz od pana słyszę, że w 1980 próbowano przywrócić ciągłość. Były jakieś, były możliwości. Drugą RP. Były. Czyli chodziło o taką koronę zamkniętą z krzyżem niebocentrycznym na niej. Nie, bo tą koronę, którą w 1990 przy orzeł Polski dostał, to nie jest ta korona z Augusta Zaleskiego z 1956 roku. Zmiana herbu nastąpiła w 1927 roku, bo przedtem orzeł miał inny wygląd i koronę miał zamkniętą. Później po 1997 roku prowadzili oraz koroną otwartą. I więc były debaty a propos tych gwiazdek. Bo jedni twierdzą, że to były gwiazdki masońskie, a drudzy inaczej interpretują. Ale kiedy była korona zamknięta z krzyża? Dopiero ta zamknięta to jest prowadził August Zaleski na uchodźstwie. W 1956? Ósmym. 11 lipca, sama żeś sobie to zapisała, że 50, to August Zaleski potem uzupełnił. Ósmym. Bo w internecie też są inne osoby, które podają ten rok 1956. Niemniej jednak. Bo tak, ten orzeł bez tej kopułki, bez korony był przedwojenny. A August Zaleski ustawą w 1958 roku uzupełnił tym krzyżem tą koronę, ale ten w 1958 roku ustawa Augusta Zaleskiego. W 1958. Ale mi chodzi o czas transformacji, kiedy to przywrócono koronę w herbie Polski orłowi, ale bez krzyża. Przed wojną też było bez krzyża. Przed wojną, bo była wizerunek orła do 1927 roku był inny. Taka konstytucja 21 roku miała, a w 27 roku zmieniono w ogóle wizerunek orła. I wtedy był orzeł z koroną otwartą bez krzyża. I w okresie międzywojennym do 39 roku był, prawda... Chodzi mi o to, dlaczego nie przywrócono korony zamkniętej z krzyżem równoramiennym, którą August Zaleski, prezydent drugiej RP na uchodźstwie... Bo nie ma nawet ciągłości. No właśnie, do tego zmierzam. Nie. I dopóki bo nie ma chwileczkę. Krzyża na koronie orła... Inaczej, bo dzisiaj, w tej chwili przywrócono tego przedwojennego orła. Orzeł przedwojenny w 1939 roku był bez krzyża. Oni nawiązali, bo zmieniając na swoje państwo, uzupełniając koroną orła, przywrócili wizerunek przedwojenny. Ale czy wolno im było to, co zrobił prezydent, uchwalił prezydent drugiej RP na uchodźstwie August Zaleski, zignorować? No zignorowali. No, to by, wolno że, było im to zrobić? No wiesz, wszystko robią. No ignorancja jest, bo nie ma ciągłości drugiej RP nawet. No, w każdym razie ten wątek, że stan wojenny został 13 grudnia 1981 wprowadzony dekretem przestępczej grupy zorganizowanej Jaruzelskiego, Kiszczaka i tam jeszcze kilka osób było. Miał na celu zablokowanie restytucji ciągłości z drugą RP. Jest prawdopodobne i
Ja prosiłabym o zbieranie na ten temat informacji, jeśli ktoś miałby jakąś publikację na ten temat lub chciałby się wypowiedzieć, zapraszam do studia naszego we Wrocławiu. Na razie dysponujemy takim studiem nagrań, dlatego że to jest sensacja. Dla mnie to jest sensacja. No dobrze, Beata, no dobrze, ale to jest taki już szczegół pewny z tym krzyżem. W ogóle nie ma co. No, złamano mi z powodu stanu wojennego, mnie osobiście, bo ja miałam 16 lat wtedy, 17. Byłam w drugiej klasie liceum ogólnokształcącego. Zaangażowałam się w organizację podziemną młodzieżową Federacja Młodzieży Walczącej. Narażałam życie wiele razy. Złamano mi życiorys, wysłano na banicję. Zapłaciłam ogromne koszty, które do dziś ponoszę za walkę z komuną, a oni 8 lat po wprowadzeniu stanu wojennego sami obalili socjalizm. Bo oficjalnie, proszę Państwa, to dla młodych osób mówię, oficjalnie podawano takie informacje w mediach, że Wojciech Jaruzelski broni socjalizmu. Jakiego on socjalizmu bronił? I dlaczego on 8 lat później, w 1989 roku, 4 czerwca, sam ten socjalizm obalał? Przecież to jest tak grubymi nićmi szyte jako powód wprowadzenia stanu wojennego. I warto zauważyć, że blokowane są rozmowy na temat celów, prawdziwych celów tego drugiego, czy czwartego, piątego dna stanu wojennego, prawdziwych, ukrytych przed Polakami celów wprowadzenia stanu wojennego. No dobrze, blokuje się rozmowy na ten temat, blokuje się publikacje, filmy na ten temat. Nie bardzo rozumiem tego jego stwierdzenia o tym socjalizmie. To socjalisty przyjmujesz pozytywnie czy negatywnie? W żadnym wypadku nie przyjmuję socjalizmu pozytywnie, tylko no to, ja z dzieciństwa, jak z młodości, miałam 16-17 lat, wprowadzono stan wojenny, to był dla mnie i dla mojej generacji, ludzi w moim wieku, taki szok, że do dziś się z tego praktycznie nie otrząsnęliśmy. Zapamiętałam te komunikaty w telewizji w obronie socjalizmu. Było podawane. Bo już telewizja była. W Polsce to nie był nawet socjalizm, tylko komunizm. A komunizm nie jest to samo. No raczej nie był komunizm, tylko socjalizm. Stop! Nie można tego socjalizmu pchać do jednego wora. Bo była przedwojenna partia, Polska Partia Socjalistyczna, która walczyła z komuny. To była wolna, tak PPS, WRN niepodległościowy. I socjalizm na przykład Kazimierza Puzaka, to bolszewicy niszczyli takich ludzi. Bo właśnie nam trzeba powiedzieć, że w czasie wojny były te parlamenty takie stworzone przez te partie polityczne i między innymi do partii politycznych tego rada, bo w czasie wojny był parlament podziemny tu w Polsce, ale ten parlament podziemny był nie z wyboru, tylko z nominacji i w skład parlamentu podziemnego w Polsce wchodziły cztery główne partie przedwojenne, główne partie, Stronnictwo Narodowe, Stronnictwo Pracy, Stronnictwo Ludowe i PPS. I właśnie ten PPS WRN niepodległościowy. Więc był socjalizm niepodległościowy i socjalizm lewicowy. Bo Piłsudski między innymi PPS rozbił swoją działalnością, bo było PPS Lewica, która się włączyła z SDKP i poszło całkowicie na lewiznę. Ale był ten socjalizm niepodległościowy PPS WRN Buzaka i te poszczególne partie politycznie miały swoje bojówki wojskowe i skład armii krajowej między innymi powstała Gwardia Ludowa, bo pieszkę. Ale to jest chwileczkę. Historia II wojny światowej. Chwileczkę, ale chwileczkę. Prawdziwa Gwardia Ludowa to weszła z skład armii krajowej. A potem komuna zmałpowała tą nazwę. I właśnie te ludzie, bo była Gwardia Komunista tego AL-u, komunistyczna, ale pierwsza nazwa, bo oni kradną nazwy. Komuna ma do siebie ukradziono czerwony sztandar, bo czerwień nie jest komunizmem, tylko jest kolorem królewskim. Oni mają, bolszewicy mają symbolicznie, nie wszystko kraść.
Mamy w Rosji w 17 roku. Czyli była partia bolszewików i mniejszewików. Skąd bolszewicy? Bo, ale odchodzimy od tematu stan wojenny w Polsce w 1981 roku. Dobra, ale ja sobie tłumaczę. Rozumiecie, że to jest bardzo ważna kwestia. Nie, dlatego, że zabrania się nam o tym mówić, o stanie wojennym, nie, dobra, o prawdziwych przyczynach wprowadzenia stanu wojennego w 1981 roku. A ludzie, oprawcy żyją w dobrobycie, bo widzieliśmy, pochowano Jaruzelskiego. Ale w tym istota w tym rzeczy jak nie polega. W dobrobycie dożył Kiszczak, nawet mu nie odebrano tytułu generalskiego. Ale istota leży w zniewoleniu, Beata. Istota polega w zniewoleniu umysłu. To wszystko są sprawy drugorzędne. Zniewolenie umysłu polega, że ludziom zamieszanie pojęcie. Istota działania tych lewicowców jest oduczenie ludzi myślenia. I tu jest istota. Dlatego my myślimy i domyślamy się. I jeszcze zakończę ten wątek, również nie jest poruszany w polskojęzycznych mediach, że na Odrze i Nysie Łużyckiej stały zorganizowane w pogotowiu bojowym oddziały Erika Honeckera z Republiki Demokratycznej, NRD, Niemiecka Republika Demokratyczna, które miały zamiar zaatakować Polskę i przynajmniej w moim mieście, w którym ja się wychowałam, w Kędzierzynie, podawano taką przyczynę, jako główną przyczynę wprowadzenia stanu wojennego, że inaczej nie Sowieci, proszę Państwa, tylko Niemcy NRD-owcy weszliby na tereny odzyskane. I być może jest to tak, że któreś z tych piąte czy któreś dno, szóste, wprowadzenia stanu wojennego, że NRD miało wykonać zadanie oczywiście wyznaczone przez RFN, bo te twory połączyły się 8 lat później. Upadek muru berlińskiego to naprawdę nie jest żadna radość dla Polaków. To jest zagrożenie ogromne. Wchłonięcie NRD przez RFN, bo tym sposobem rozliczenie tej zbrodni, jaką był stan wojenny, także jest, bo zamyka się na usta. Dobrze, dziękujemy bardzo. Istota jest polega na tym, że to są różne środki, a istotę tego cel uświęca środki. Celem jest zniewolenie umysłów. I to jest generalnie. Bo stan wojenny, prawda, bo Polacy już zaczęli myśleć, więc w dalszym ciągu trzeba było Polaków, prawda, utrzymać tej ciemności umysłowej. No tak. Bo ludzie istota. Przykre to. Istota. Byle się nie powtórzyło, bo historia lubi się powtarzać i no, historia się jakoś tak w 2015 roku. Ale jak się powtarza, się wyciąga wnioski, to pobidy, tylko jak się powtarza, nie wyciąga wniosku, to jest problem. O to mi właśnie chodzi.